Agata, bardzo mnie zastanowiła jedna rzecz na Twoim Instagramie, ponieważ Ty jakiś czas temu poinformowałaś o rozstaniu, a w czasie świąt pojawiło się zdjęcie z Twoim ukochanym, czyli rozumiem, że miłość kwitnie. Dopóki żyjemy, nadzieja nie umiera. Ale jesteś szczęśliwa? Tak, jestem szczęśliwa. Pod tym zdjęciem z Wielkanocy z Twoim ukochanym pojawiło się bardzo dużo takich wspierających Was komentarzy, mówiących także, że do siebie pasujecie. Czy to Cię cieszy, że masz tylu fanów, którzy Wam kibicują? No, to było bardzo zaskakujące, że poszło takim echem. Ale to, co mogę powiedzieć, to chyba w związku najważniejsze jest, żeby chcieć coś naprawiać, budować, sklejać, pracować nad związkiem, więc póki jest ta praca, dopóty jest nadzieja, że miłość przetrwa. Mamy dzisiaj trudne czasy, wszyscy jesteśmy troszkę zestresowani całą sytuacją, która się dzieje u naszych sąsiadów. Nikt nie ma poczucia bezpieczeństwa. Wielu Polaków też nie wie, jak długo może zostać w Polsce i kiedy ma wyjeżdżać. Intensywność pracy, dynamika, rozjazdy, ciągłe podróże, zmiany, polityka, sport, polityka, sport. To powoduje, że naprawdę ludzie czujemy się bardzo napięci na każdym polu, więc ważne jest, żeby się wspierać i tu w kraju, my między sobą Polacy i to jest cudowne i piękne, że tak wspieramy Ukrainę. Ukraina też to docenia. Po prostu to jest takie ludzkie i humanitarne.